W minionym tygodniu odbyła się rozprawa w Sądzie Okręgowym w Sieradzu dotycząca spornego gruntu, na którym stoi sieradzki magistrat. Sędzia Przemysław Majkowski wydał wyrok na korzyść Urzędu Miasta. Sygnatura akt 1C299/13. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Dnia 23 października 2015 roku. Sąd Okręgowy w Sieradzu w pierwszym Wydziale Cywilnym w składzie tu obecnym po rozpoznaniu w dniu 19 października 2015 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy spowództwa gminy miasta Sieradz przeciwko Alinie Gorzowskiej, Michałowi i Marianowi o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli. Zobowiązuje pozwanych do złożenia oświadczenia woli o następującej treści. Alina Gorzowska, Michał Gorzowski i Marian przenoszą na rzecz gminy miasta Sieradz prawo własności nieruchomości o obszarze 0,1858 ha stanowiącej działkę gruntu numer 175/5 obręb 17 położonej w Sieradzu przy placu wojewódzkim 1, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą numer SR1S00054664/9 za zapłatą ceny w wysokości 410 tysięcy złotych. Zasądza solidarnie od pozwanych na rzecz powoda gminy miasta Sieradz kwotę 27 767 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 7 200 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego. Nakazuje pobrać solidarnie od pozwanych na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Sieradzu kwotę 5211 zł i 76 groszy tytułem zwrotu wydatków w sprawie tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa. Ja przypomnę, że ta sprawa tak naprawdę toczy się od 2003 roku. Miasto już poniosło bardzo duże nakłady na odszkodowania. Jest to kwota około 1,5 miliona złotych. Przypomnę, że co roku płacimy za bezumowne korzystanie 150 tysięcy złotych, a grunt wart jest 420 tysięcy, jak wycenił biegły. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślę, że wszyscy mieszkańcy powinni być zadowoleni, bo teraz te pieniądze będziemy mogli przeznaczać na cele zgoła inne niż płacenie odszkodowań. Musimy mieć też w pamięci to, że mogą się strony jeszcze odwołać, czyli to jest nie koniec, ale myślę, że to jest pierwszy bardzo pozytywny krok. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a zatem pozwani mogą złożyć apelację. Jak powiedział jeden ze spadkobierców, cytuję, wystąpimy o uzasadnienie, przeczytamy, zapoznamy się i wtedy dopiero będziemy wiedzieć, co dalej robić. Czy rozmowy, czy apelacja.